Mamy podzielić x do trzeciej plus 5x minus 4 przez x do kwadratu minus x plus 1. Jakby co, to pamiętajcie, że wyrażenie w mianowniku nie może być zerem. Ale w tym filmie nie rozwiniemy tego założenia, tylko przyjmiemy po prostu, że tak jest, że mianownik nie jest zerem. Dla formalności przypomnijmy, że możemy takie dzielenie zapisać w postaci ułamka x do trzeciej plus 5x minus 4 przez x do kwadratu minus x plus 1 albo możemy zapisać w postaci która jest najpraktyczniejsza przy dzieleniu pisemnym czyli x do trzeciej plus 5x albo możemy zapisać jeszcze trochę inaczej zostawmy puste miejsca na brakujące potęgi zmiennej x tak żebyśmy w trakcie dzielenia mogli zapisać wszystko w odpowiednich kolumnach x do trzeciej plus nic do drugiej Plus 5x minus 4 podzielone przez x do kwadratu minus x plus 1. Tu zapiszemy wynik. Tu będzie trzecia potęga x, tutaj druga, tutaj pierwsza i tutaj x do zerowej. Czyli wyraz wolny. Podzielmy te dwa wielomiany, korzystając ze schematu dzielenia pisemnego. Dzielenia wielomianów, oczywiście. Najpierw sprawdzamy wyrazy z najwyższą potęgą zmiennej x x kwadrat mieści się w x do trzeciej x razy. Możemy sobie pomóc, jeżeli to nie jest oczywiste. x do trzeciej przez x do kwadratu równa się x do potęgi 3 minus 2, czyli równa się x do pierwszej, czyli równa się x. x zapiszemy nad xami, czyli tutaj. Teraz mnożymy x razy całe to wyrażenie. x razy x kwadrat to x do trzeciej x razy minus x to minus x do kwadratu, x razy 1 to x plus x. Odejmujemy to całe wyrażenie od tego całego wyrażenia. Odejmowanie to to samo co dodawanie wyrażenia przeciwnego, albo to samo co pomnożenie każdego z tych wyrazów razy minus 1 i dodanie do wyrazów u góry. Pomnóżmy razy minus 1 i dodajmy do wyrazów u góry. Tu będzie minus x do trzeciej. Minus 1 razy minus x do kwadratu to plus x do kwadratu. Minus 1 razy plus x to minus x. Teraz możemy dodawać. x do trzeciej minus x do trzeciej to 0. Te dwa wyrazy się znoszą. 0 plus x do kwadratu to x do kwadratu. 5x minus x to plus 4x. I spisujemy minus 4 albo dodajemy minus 4 i 0. Znowu patrzymy na wyrazy z x w najwyższej potędze. x kwadrat mieści się w x kwadrat dokładnie 1 raz, czyli tutaj plus 1 i mnożymy. 1 razy x kwadrat to x kwadrat, 1 razy minus x to minus x, 1 razy 1 to 1. Znowu odejmujemy to od tego, albo jak poprzednio dodajemy wyrażenia przeciwne, żeby otrzymać wyrażenia przeciwne, znowu jak poprzednio, pomnożymy każdy wyraz razy minus 1. Wtedy x kwadrat zmieni się na minus x kwadrat. Minus x razy minus 1 to plus x. Plus 1 razy minus 1 to minus 1. Teraz dodawanie. x kwadrat minus x kwadrat to 0. Te dwa wyrazy się znoszą. 4x plus x to 5x. Minus 4 minus 1 to minus 5. Może was teraz kusi, żeby dalej dzielić, ale już nie bardzo się da, bo ten wyraz, wyraz najwyższego stopnia w tym wielomianie, ma wyższy stopień, czyli wyższą potęgę przy x, niż stopień wyrazu najwyższego stopnia w tym wielomianie. I najprościej w tym momencie zakończyć dzielenie, a to wyrażenie uznać za resztę. To jest reszta z dzielenia. I w takim razie odpowiedź brzmi to wyrażenie. Albo to wyrażenie, to są wyrażenia równoważne, równe jest x plus 1 to jest to x plus 1 plus reszta, czyli plus 5x minus 5 podzielone przez to, przez co dzieliliśmy, czyli przez x kwadrat minus x plus 1. Gdyby to można było jeszcze podzielić, to podzielilibyśmy, ale stwierdzamy, że stopień tego wielomianu jest niższy niż stopień wielomianu w mianowniku i zapisujemy wynik właśnie w ten sposób: x plus 1 to jest to x plus 1 plus to, co nam tutaj zostało jako reszta, podzielone przez dzielnik, czyli przez wielomian przez który dzieliliśmy. Zapiszmy odpowiedź jeszcze raz: x plus 1 plus 5x minus 5 podzielone przez x kwadrat minus x plus 1. Możemy sprawdzić, czy jest to poprawny wynik. Jeżeli całe to wyrażenie pomnożymy razy to wyrażenie, to powinniśmy otrzymać x do 3 plus 5x minus 4. No to pomnóżmy całe to wyrażenie razy to wyrażenie, razy x kwadrat minus x plus 1. Skorzystamy w tym celu z własności rozdzielności mnożenia względem dodawania. Pomnożymy ten trójmian razy każdy z tych trzech, wyrazów. No to po kolei. Trójmian razy pierwszy wyraz. X razy X kwadrat to X do trzeciej. X razy minus X to minus X kwadrat. X razy 1 to X. Teraz trójmian razy drugi wyraz, czyli razy 1, czyli X kwadrat minus X plus 1 i trójmian Razy trzeci wyraz, czyli razy całe to wyrażenie, ale ten trójmian jest identyczny jak ten mianownik, czyli te dwa wyrażenia się skrócą. Zostanie licznik, czyli 5x minus 5. Teraz możemy jeszcze uprościć to, co otrzymaliśmy. Możemy dodać wyrazy podobne. Wyraz trzeciego stopnia jest tylko jeden. x do trzeciej tylko tutaj występuje. x do trzeciej. Wyrazy drugiego stopnia tutaj i tutaj. Minus x kwadrat i plus x kwadrat znoszą się i nic nie zapisujemy. Wyrazy pierwszego stopnia plus x, minus x też się zniosą, zostaje 5x plus 5x i na koniec wyrazy zerowego stopnia, czyli stałe albo wyrazy wolne, plus 1 i minus 5. Razem minus 4 x do trzeciej plus 5x minus 4. Dokładnie to samo, co na początku. Czyli ten wynik jest poprawny.